Siemano, witajcie, z tej strony Wojen i dzisiaj jesteśmy w Los z Kasią. Hejka. I znajdujemy się na evencie. Tak, ponieważ chcemy was dzisiaj zabrać na nasz dzień, pokazać wam jak go spędzimy. A z racji tego, że chcemy go spędzić ciekawie, postanowiliśmy przyjechać właśnie na jakiś taki event. I Kasię razi słońce, elo. No, więc może was troszeczkę tutaj pooprowadzamy. Zobaczcie w ogóle ile tutaj jest. O, dobra moi drodzy, lecimy sprawdzać co tutaj jest takiego ciekawego. Na event wybieramy się z kartą otwartą na świat BNP Paribas. Kartą można płacić w 160 walutach bez dodatkowych kosztów przewalutowań. Sprawdźmy na jak wiele światów jest ona otwarta. Ta odwzorowana Ricky Morty? Tak. To jest ich prawdziwy dom? Z kartonów jest odwzorowany ich dom. Chodźcie, może wejdziemy tam, co? Okej, możemy to sprawdzić. Szczerze nigdy nie oglądałem Rick and Morty, więc ciekawie. Też nie, ale mnie to interesuje. To jest rzeczy kluzacki. Nice. Ale jestem dziwnie oświetlony. To co, może zaczniemy coś badać? Nie no, nie jesteśmy tak fajni jak Rick and Morty, więc wychodzimy z tamtego domku. Tak, to nie jest dla nas miejsce. Musieliśmy wyjść na dwór, tam jest tyle ludzi. A ty jak ty to skomentujesz? Jest bardzo dużo osób. Rozmawialiśmy z jednym chłopakiem, który powiedział, że w zeszłym roku było o wiele, wiele mniej, więc to co się w tym roku dzieje, to jest jakiś hit. Właśnie, czujemy się dosłownie jak mrówki w tym momencie. No, ale tak jest. Jaką postacią jesteś? Miał być oryginalnie Obi-Wan, tak? Ale generalnie wyszło trochę średnio, jeżeli chodzi o zarost, o włosy, więc stwierdziłem, że po prostu będę jakimś rycerzem Jedi. Tak? Bliżej nieokreślonym. Bliżej nieokreślonym. A pokaż ten miecz świetny. Wow. I on się naprawdę świeci. Naprawdę świeci, jeszcze ma dźwięki. Tak? No, jak posłuchasz, czekaj, mogę? Dawaj, wyciągnij dawaj. Wyciągnij rękę. Wow. Czekaj. Ej, chyba to było słychać, znaczy jak faktycznie uderzysz. Mam nadzieję, jakbyś poszedł gdzieś na bok i sprawdził to ten, jest faktycznie dźwięk. Tutaj jest trochę za głośno, no. Ale jakbym chciał kupić od ciebie ten miecz Jedi. Ja nie mam przy sobie pieniędzy, no. Ale mam kartę, którą mogę zapłacić, tak. Za ten miecz, w wielu różnych światach. W którym świecie mogę ten miecz kupić? Cały uniwersum Gwiezdnych Wojen, cała Republika, całe Imperium, cała Mówisz, Galaktyka. W całej galaktyce mogę kupić ten miecz właśnie? No ja, kartą? Pewnie, że możesz. To ja może się tam przelecę i to sprawdzę. Sprawdzaj. Jona Morsko. O, powodzenia. Czy to naprawdę jest całe zbudowane z Lego? Zbudowałabyś coś takiego? No jasne. A ty byś zbudował? No, jak to nie? Przecież ja to zbudowałem. No proszę. Fajny Loki, co nie? Tak, super. W ogóle te przebrania są tak ciekawe u niektórych, tak. Że to jest hit. Ile czasu musieli poświęcić na Dokładnie. To, żeby to ogólnie stworzyć, to ja jestem pełna podziwu. Zrobienie takiego stroju to jest masa czasu. Naprawdę, masa czasu. I pewnie umiejętności, no bo żeby jednak coś takiego zrobić, ja bym raczej nie zrobił. Ja też raczej bym nie zrobił. Ja mam swój własny cosplay. Koszulka. Ale nice. Ej, co ona robi? Przecież to jest mój tron. Mój tron. Mój. Ja tam powinienem siedzieć. Będzie bitwa. Walczymy o tron. Mario, siemka Mario. It's me, Mario. It's me, Luigi. Ja? Patrz, normalnie spotkałem Mario i Luigi, hello. Ciao. Ciao. Bella. Spotkaj. I teraz stajesz się taki wielki, zjesz grzybka. Ja już jestem na grzybku. Nie. Bez przesady, bez przesady. A co tam chowasz? Grzybki. Grzybki. Monetki? I grzybki. A czy grzybki? Monetki na grzybki. A czy grzybki kupuje się za monetki? Tak. No tak. Tylko w odpowiednich proporcjach w niektórych zamkach tylko są te grzybki. A, tylko w niektórych zamkach, ale można. A gdybym miał taką kartę BNP Paribas, czy mogłem kupić takie grzybki właśnie za tą kartę? Jeśli by księżniczka Peach się zgodziła, to sądzę, że tak. Myślę, żeby się zgodziła. Ja mogę zakupić. Pytanie, co tylko Bowser powiedział. Raczej Bowser. Ojejku, to są już takie nazwy, że już się zaczynam gubić. Nie, bo tak się składa, że tą kartą można płacić w wielu światach, więc myślę, że i w waszym bym mógł zakupić. Boję się przewalutowania. A nie. Monetek na złotówki. Bez dodatkowych opłat przewalutowania. Tak. Bierzesz? To dobrze się składa. Ej, no ogólnie spoko przebrania. Zobaczcie jaka tam jest zadyma. Co tutaj się dzieje? Zobaczcie. Czemu to jest taki dym? Ale on jest przepotężny. Ej, nie wiem jak wy, ale ja się do niego boję podejść. Uciekamy Kasia, uciekamy stąd. Uciekamy. A co tutaj się dzieje? To jest jakiś team, który daje darmowe przytulasy, mają te plakietki z napisem Free Hugs i chodzą po całym tym evencie i chcą przytulaski. Mam się ciebie bać, czy nie? Jak uważasz? Nie skrzywdzisz mnie? Ty jesteś z Władców Pierścieni, tak? Tak. Jaką jesteś postacią? Czarnoksiężnikiem Sangmaru. Czarnoksiężnik, tak. Ty masz miecz, tak? Tak. Pokaż ten miecz. Mogę? O ja, patrz jak wyciągnął go.
Ty nawet ruchy wszystkie znasz. Czy ty jesteś naprawdę z tego świata? Tak, przyszedłem po pierwszy. Nie mam pierścienia. Jak to nie masz? Nie mam. On ma, on nie chce się przyznać. Ojejku, ale masz mocną zbroję. Tak, no a tego metalu. Ej, ale kozacka. Tutaj w Mordorze. Co ty byś chciał? To nie jest żadna... Same detale. A czy mogłem taką zbroję kupić kartą BNP Paribas? A chociaż w jakim świecie mógłbym ją kupić? Bo tą kartą można w wielu światach kupować rzeczy. Nawet jeśli nie od ciebie, to gdzie? Musisz przyjść do Minas Morgul, wtedy pogadamy. Do Minas Morgul, czyli tak. Mówisz, że w Minas Morgul można by było kupić, tak? Tak. Kartą. Okej, okay, to dobrze. To jestem zadowolony. Żółwik, chociaż boję się tego żółwika. Krwawy żółwik. Krwawy żółwik. Dzięki, Morgo. Proszę bardzo. Ich jam jest mioda, ja trzymać miskę. Aż nas nogi bolą, co? Tak, tak, mega mnie bolą już nogi. Chyba gdzieś sobie usiapniemy, co? Tak, trzeba sobie gdzieś chyba odpocząć, poczekać coś i ruszać dalej, ponieważ jeszcze dużo chyba nie wszystko, przed tak. Nami, no. Jeszcze troszkę sobie pochodzimy. No. Może uda nam się znaleźć jeszcze innych cosplayowców. Siema. Siema. Jaką jesteś postacią? Jacket Hotline Miami. A skąd masz taką głowę koguta? Allegro. A z jakiego świata? No z Hotline Miami. Okej, okay. Czy tam można właśnie kupić tą głowę koguta kartą BNP Paribas w tym świecie? Bo to jest maskę, bo to ma być maskę. O, to maskę, tak, ale bo to jest karta, którą możesz kupować w wielu światach bez żadnych kosztów przewalutowań, więc czy można by było tam kupić? Może trochę wątpię, bo to się rozwija w latach 80. Tam jest te karty, to bardzo nie. Ale gdybyśmy się cofnęli, to myślę, że można by było kupić. Bez problemu. Ale nie walniesz mi z tego baseballa? Nie. Nie? Jesteś bezpieczny? Jestem tak. Bezpieczny, tak? Tak. Okej, okay, dobrze, to piąteczka. Dzięki bardzo. Gamora? Czy nie? Zgadłem, Gamora. Without makeup. A, you don't speak Polish, yeah? No, I'm from Czech. Okej, no problem. Cool cosplay. Thank you. Ja, okej, okay, znaleźliśmy miejsce, gdzie możemy spokojnie odpocząć. No, musimy chwilę sobie posiedzieć, bo już trochę nas nóżki bolą. Tak, troszeczkę się nachodziliśmy. Bo jest to tak duże pole do chodzenia ogólnie, że naprawdę. Ale teraz sobie posiedzimy i odpoczniemy. Fajny dzionek? Fajny dzionek, no raczej. Mi się też podoba, jest super. 12 seconds later. Okej, okay, ruszamy dalej. Poszukać kolejnych cosplayowców. Jednak jest ich tutaj pełno, więc myślę, że nie będzie problem, żeby kogoś znaleźć. Może spróbujemy coś zakupić? Oj, tu jest pełno maskotek. Chcę tego Mario. Mario! Nie dość, że udało nam się zrobić krótki wywiad z prawdziwym Mario, to mamy teraz maskotkę Mario. Nice! Janusz. Ja... Znaleźliśmy Janusza. To było genialne. Okej, okay, przemierzyliśmy chyba już cały event, porozmawialiśmy z tyloma ludźmi, że to jakaś masakra. Kierujemy się do wyjścia. Opuszczamy nasz event. Było całkiem ciekawie, co fajnie nie? Było, fajnie no, było. Dużo ciekawych postaci, dużo ludzi do podziwiania. Tak. Jak widzieliście, kartą otwartą na świat BNP Paribas można było zapłacić w naprawdę wielu ciekawych miejscach. Także myślę, że i wy nie będziecie mieli z tym żadnego problemu. Zmierzamy do autka, jest tak ciepło. Mega ciepło, fajnie. Fajna pogoda ogólnie. Bardzo dobrze się złożyło, że w taką pogodę akurat taki event się wydarzył. Jednak jakby padało, nie byłoby za kolorowo. I już jesteśmy w domu, udało się dojechać. Event mega fajny, mam nadzieję, że również i wam odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i ja już się z wami będę żegnał. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!